No to Panie Piotrze, poproszę Pana o refleksję z tej konferencji, która jakby chyba była przełomowa. No tak, dla mnie jak najbardziej była przełomowa, gdyż po prostu ludzie nauki zajęli się sprawą, a nie politycy i spekulanci. No generalnie było, wielu profesorów referowało swe opracowania, mieli bardzo krótki czas, ale dysponują materiałami, które jak najbardziej są gotowi okazać, na podstawie czego i tak dalej, jakich wyliczeń, jakich tam działań doszli do takich, a nie innych wniosków. Było wielu specjalistów z różnych dziedzin i nawet dochodziło do sytuacji, że kolejne osoby, które, że tak powiem, przemawiały, referowały swoje wyniki, wskazywały na pewne zagadnienia osób, które już wcześniej mówiły, czyli generalnie nie zawsze było tak, że były, na przykład ktoś powiedział, że coś tam, taki wynik, ale na przykład następny powiedział, ale czy uwzględniono na przykład taką i taką różnicę, ponieważ to może wpłynąć na wynik. Generalnie porozumiewali się ze sobą, ale na zasadach, których ja nie rozumiem, bo to po prostu były zbyt fachowe słownictwo, zbyt fachowe jakieś wzory wyprowadzenia. Generalnie rozumiałem ich konkluzje, czyli podsumowania ich pracy. I to, co zauważyłem, no to wszystkich tych ludzi skupia, jednoczy jeden fakt. Wszyscy ci ludzie na podstawie swoich wyników badań są zgodni w tym, że ani raport MAK-u, ani raport KBWL nie przedstawia rzeczywistego przebiegu katastrofy. Czyli raport Millera. Tak. Oba te raporty, ani rosyjski, ani polski, nie są zbliżone nawet do pełnego, rzeczywistego przedstawienia katastrofy, tego, co się wydarzyło. No nie mówiąc o tym, że jedyna chyba w świecie katastrofa, gdzie badania są prowadzone bez badania wraku. Tak, dokładnie. Oni podkreślali, że oni mogą bardzo wiele, mimo że ten wrak już został umyty, że wiele dowodów już nie da się odzyskać, że wiele materiału dowodowego zostało przez Rosjan zniszczonych. Ale mimo wszystko, gdyby mieli ten wrak, byliby bardzo w stanie wiele z tego wyciągnąć i odzwierciedlić jak najbardziej rzeczywisty przebieg tejże katastrofy. Brakuje im po prostu materiału dowodowego, który tam gdzieś spoczywa nadal w Rosji. No i, że tak powiem, no, brakuje również wsparcia ze strony naszego rządu, prawda? No ale to jest oczywiste jakby od samego początku, że rząd jakoś nie śpieszy się do tego, aby to wyjaśnić. Fascynujące jest w ogóle to, że raport MAK-u, który no, generalnie jest ogólnie dostępny na świecie, no, stwierdza, że do katastrofy przyczynili się nasi piloci, tak? Niedokształceni czy jakkolwiek, no ale to jest oficjalna wersja. Więc to, że taka wersja jest wygodna dla Rosji, jest jak najbardziej dla mnie zrozumiałe. Bo chcą jak najszybciej, chcieli od swojej strony, że tak powiem, odrzucić wszelkie możliwe podejrzenia czy niejasności, więc to jest naturalne, że odpychają od siebie ewentualną odpowiedzialność. No, jest to dla nich wygodne, takie stwierdzenie. No, nie bardzo rozumiem, dlaczego dla naszego rządu takie stwierdzenie jest również wygodne. To jest po prostu jakiś absurd. No nie wiem, komu służą ci ludzie. No, nie zdaje mi się, aby Polsce. A może babcia miała rację, że to są popłuczyny PZPR i służb specjalnych PRL-u? No, ich działania można by odebrać jako potwierdzenie słów babci, aczkolwiek no, nie mam takiej wiedzy, aby w ten sposób opiniować, aczkolwiek można takie wnioski wysnuć jak najbardziej. No i co jeszcze, wracając do konferencji, wszystkich również tych profesorów, również jako jedność, charakteryzowało to, że wszyscy twierdzili, że to, co się wydarzyło z samolotem, musiało powstać na skutek ogromnego wzrostu ciśnienia wewnątrz kabiny, co jest niemożliwe do uzyskania przy naturalnych warunkach, bez, że tak powiem, pomocy czynników innych, tak? Również rozmawiali wiele o tej brzozie. No, naprawdę niesamowite to było, ich dokładność, ich obiektywność, że tak powiem, i precyzja tychże wyliczeń, i na podstawie jak niewielu materiałów im się udało tak wiele osiągnąć. Także trzeba temat kontynuować, trzeba wesprzeć tych ludzi w dążeniu do prawdy, no bo
bo no, mnie osobiście nie satysfakcjonuje stwierdzenie, że niedokształceni piloci rozwalili samolot i zabili ileś tam osób, tak? Jest to dla mnie mało prawdopodobne. No to panie Piotrze, poproszę pana o refleksję z tej konferencji, która jakby chyba była przełomowa. No tak, dla mnie jak najbardziej była przełomowa, gdyż po prostu ludzie nauki zajęli się sprawą, a nie politycy i spekulanci. No generalnie było, wielu profesorów referowało swe opracowania, mieli bardzo krótki czas, ale dysponują materiałami, które jak najbardziej są gotowi okazać, na podstawie czego i tak dalej, jakich wyliczeń, jakich tam działań doszli do takich, a nie innych wniosków. Było wielu specjalistów z różnych dziedzin i nawet dochodziło do sytuacji, że kolejni prelegenci, kolejne osoby, które, że tak powiem, przemawiały, referowały swoje wyniki, wskazywały na pewne zagadnienia osób, które już wcześniej mówiły, czyli generalnie nie zawsze było tak, że były, na przykład ktoś powiedział, że coś tam, taki wynik, ale na przykład następny powiedział, ale czy uwzględniono na przykład taką i taką różnicę, ponieważ to może wpłynąć na wynik. Generalnie porozumiewali się ze sobą, ale na zasadach, których ja nie rozumiem, bo to po prostu były zbyt fachowe słownictwo, zbyt fachowe jakieś wzory wyprowadzenia. Generalnie rozumiałem ich konkluzje, czyli podsumowania ich pracy. I to, co zauważyłem, no to wszystkich tych ludzi skupia, jednoczy jeden fakt. Wszyscy ci ludzie na podstawie swoich wyników badań są zgodni w tym, że ani raport MAKU, ani raport KBWL nie przedstawia rzeczywistego przebiegu katastrofy. Czyli raport Millera. Tak. Oba te raporty, ani rosyjski, ani polski, nie są zbliżone nawet do pełnego, rzeczywistego przedstawienia katastrofy, tego, co się wydarzyło. No nie mówiąc o tym, że jedyna chyba w świecie katastrofa, gdzie badania są prowadzone bez badania wraku. Tak, dokładnie. Oni podkreślali, że oni mogą bardzo wiele, mimo że ten wrak już został umyty, że wiele dowodów już nie da się odzyskać, że wiele materiału dowodowego zostało przez Rosjan zniszczonych, ale mimo wszystko, gdyby mieli ten wrak, byliby bardzo w stanie wiele z tego wyciągnąć i odzwierciedlić jak najbardziej rzeczywisty przebieg tejże katastrofy. Brakuje im po prostu materiału dowodowego, który tam gdzieś spoczywa nadal w Rosji. No i, że tak powiem, no, brakuje również wsparcia ze strony naszego rządu, prawda? No ale to jest oczywiste jakby od samego początku, że rząd jakoś nie śpieszy się do tego, aby to wyjaśnić. Fascynujące jest w ogóle to, że raport MAKU, który generalnie jest ogólnie dostępny na świecie, no stwierdza, że do katastrofy przyczynili się nasi piloci, tak, niedokształceni czy jakkolwiek, no ale to jest oficjalna wersja. Więc to, że taka wersja jest wygodna dla Rosji, jest jak najbardziej dla mnie zrozumiałe. Bo chcą jak najszybciej, chcieli od swojej strony, że tak powiem, odrzucić wszelkie możliwe podejrzenia czy niejasności, więc to jest naturalne, że odpychają od siebie ewentualną odpowiedzialność. No, jest to dla nich wygodne, takie stwierdzenie. No, nie bardzo rozumiem, dlaczego dla naszego rządu takie stwierdzenie jest również wygodne. To jest po prostu jakiś absurd. No nie wiem, komu służą ci ludzie. No, nie zdaje mi się, aby Polsce. A może babcia miała rację, że to są popuczyny PZPR i służb specjalnych PRL-u? No, ich działania można by odebrać jako potwierdzenie słów babci, aczkolwiek no, nie mam takiej wiedzy, aby w ten sposób opiniować, aczkolwiek można takie wnioski wysnuć jak najbardziej. No i co jeszcze, wracając do konferencji, wszystkich również tych profesorów, również jako jedność, charakteryzowało to, że wszyscy twierdzili, że to, co się wydarzyło z samolotem, musiało powstać na skutek ogromnego wzrostu ciśnienia wewnątrz kabiny, co jest niemożliwe do uzyskania przy naturalnych warunkach, bez, że tak powiem, pomocy czynników innych, tak? Również rozmawiali wiele o tej brzozie. No, naprawdę niesamowite to było, ich dokładność, ich obiektywność, że tak powiem.
i precyzja tychże wyliczeń i na podstawie jak niewielu materiałów im się udało tak wiele osiągnąć. Także trzeba temat kontynuować, trzeba wesprzeć tych ludzi w dążeniu do prawdy, no bo mnie osobiście nie satysfakcjonuje stwierdzenie, że niedokształceni piloci rozwalili samolot i zabili ileś tam osób, tak? Jest to dla mnie mało prawdopodobne.